Powiedzieć o trzech takich moich powodach, dlaczego mamy pracujące na etat, kobiety, bo ja jestem mamą, ale również kobietą, dlaczego kobiety pracujące na etat bardzo interesują się pracą online jako coś dodatkowego. Także dla mnie tutaj punktem numer jeden, dlaczego ja dołączyłam, dlaczego ja szukałam takiej pracy online, to są zarobki. Mi tej pracy nikt nie pokazał. Nie miałam w swoim środowisku osób, które by się takim czymś zajmowały, także jestem tutaj pierwsza w rodzinie, która zaczęła po prostu w tym kierunku działać. Bardzo dużo osób tak pracuje, ale ja nie otaczałam się w takim kręgu osób, gdzie ktoś by mógł mi to pokazać. Także ja sama szukałam, sama chciałam czegoś więcej od życia, bo pracując na etat, pracując na 3 zmiany, mając no, ciężką pracę fizyczną, wcześniej wiadomo, pracowałam jako kelnerka, czy również no, kelnerka w restauracji, czy również pracowałam w sklepie, również pracę biurową miałam. I ja siedząc w tym biurze od 8 do 16, piękne słońce na polu, a ja w tym biurze siedzę i zawsze po prostu, nawet pracując na etat, znaczy nie na etat, tylko pracując na produkcji, to po prostu czułam, że ja się po prostu duszę. Dlaczego ja tyle godzin muszę siedzieć w tej pracy za naprawdę marne pieniądze, bo nie wiem jak jest u Was, ale na przykład tutaj w Małopolsce, ja pracuję w Oświęcimiu, to u mnie takie zarobki, no wtedy miałam mniejsze, no wtedy miałam niecałe 1680 zł, później już pracując na produkcji miałam 2500-2600 zł. Nie wiem, może są firmy, gdzie zarobisz więcej, ale jest po prostu sufit, nie możesz zarobić więcej, maksymalnie, no nie wiem, 5000, 6, 7, ale nie jesteś w stanie więcej zarobić. I ja, będąc w pracy na etat, ja się czułam taka uwiązana, taki sznur czułam, że nieraz no nie chciało się na przykład iść do tej pracy, nieraz no po prostu, no różne są po prostu sytuacje, nie chce ci się iść, a wiesz, że po prostu musisz, bo masz tą umowę. Czułam się taka po prostu uwiązana i to właśnie, że po prostu ten dzień, zamiast na przykład coś sobie porobić fajnego, ja muszę spędzić ten czas w pracy. Czy na przykład byłam śpiąca, a mam na przykład 5 dni nocek, to mnie po prostu wykańczało. I ja wiedziałam, czułam, że po prostu, no nie wiem jak ty, ale ja mówię teraz o swojej sytuacji, ja po prostu czułam, że ja po prostu zasługuję na coś więcej i ja po prostu szukałam takiej dodatkowej alternatywy, dodatkowego zajęcia, co mogłabym zacząć robić powoli, małymi kroczkami, iść do przodu, żeby dorobić sobie na początek właśnie do wypłaty, żeby mieć więcej pieniędzy na podróże, więcej pieniędzy na swoje przyjemności, bo jak wiecie, no nie wiem jak jest też u Was, ale na przykład w moim środowisku, gdzie ja się otaczałam, to były osoby, którym naprawdę brakowało od 10 do 10, nie stać ich było na nic, bo zadłużeni w kredytach, jeden kredyt, drugi kredyt i po prostu nie stać ich było nawet, żeby na weekend gdzieś wyjechać z dziećmi, bo po prostu, a mimo że pracowały na ten etat, to po prostu tych kobiet nie było stać na coś po prostu więcej. Także ja wzięłam życie w swoje ręce, nie żałuję tego i macie naprawdę ogromne szczęście, że mnie słuchacie, że macie możliwość wysłuchania mojej historii, bo ja nie miałam takiego po prostu. Nie otaczałam się osobami takimi, ale też ja w sumie nie byłam taka facebookowa. Dla mnie Facebook istniał tylko po to, żeby po prostu na Messengerze z rodziną się kontaktować. Także takim punktem numer jeden u mnie to właśnie dodatkowy dochód. I to właśnie się sprawdziło akurat od pierwszego miesiąca. Nie wiem jak w innych firmach, ale tutaj z firmą, z którą ja współpracuję, wypłaty są od początku, od kiedy się zaczyna współpracę.
swoją pierwszą wypłatę 2 lata temu, jak było to pamiętam, jak dziś przyszedł list z firmy i dostałam 110 zł i firma mi poprosiła, żebym podała numer konta bankowego, że po prostu mi te pieniądze przeleją. To było dla mnie takie wow, że dopiero zaczęłam, a już mam wypłatę. Drugie, dlaczego, to w sumie ja to dlaczego odkryłam, jak już dołączyłam. Ja się tutaj poczułam taka zaopiekowana, doceniona, bo dołączając do tej firmy mamy produkty premium, których nie ma w drogeriach, nie ma w Rossmanie, nie ma w Avonie czy Oriflame'u. W Oriflame'ie, nie uniżając tym firmom, ale po prostu ja, no już teraz mam 41 lat i no i tak jeszcze 2 lata temu to moim kremem, który ja używałam, to była właśnie oliwka Bambino i krem Bambino taki w tym metalowym opakowaniu. To były 2 produkty, które mnie nie uczulały i które ja używałam. I czułam, że moja skóra potrzebuje już po prostu czegoś lepszego, fajnego, ale no naprawdę te kremy mnie uczulały. Albo mi zawiły oczy, albo jakieś wysypki. Albo po prostu no, kremowałam się, to takie rzadkie, no i to po prostu nie widziałam żadnych efektów stosowania. A dołączając tutaj i mając po prostu ceny hurtowe produktów premium, gdzie na pierwszym miejscu w składzie, w każdym produkcie jest aloes oczyszczony ze skórki, przebadany, ja swojej skórze zaczęłam dawać to, co najlepsze. Także ja widzę, jaka moja skóra jest teraz, a jaka była. To jest po prostu genialne. Tak samo tutaj mam akurat olejek z pomarańczą i kadzidłowcem. No i tak samo mamy również produkty od wewnątrz. Tak samo można nawodnić, odożywić swój organizm. Jeszcze 2 lata temu ja miałam problemy. Wiecznie bolała mnie głowa, miałam niedoczynność tarczycy, miałam problemy z jelitami, tyłam, nie wiadomo dlaczego. To też stres, prawda? I zaczynając suplementować się produktami, uczestniczyć w tych różnych szkoleniach z lekarzami, jakie współpracują z firmą, to zauważyłam właśnie, że te moje wszystkie problemy zaczęły znikać, usunęły się. Ja zaczęłam lepiej wyglądać, zaczęłam się lepiej czuć, nie mam już depresji jak wcześniej. Jestem radosna, jestem otwarta na świat, na życie. Zresztą widzicie, nie byłam taka kiedyś. Kto mnie zna, bo dużo osób, które mnie ogląda, to dopiero co mnie poznały, także to też ciężko Wam ocenić, jaka mogłam być nieśmiała, ale po prostu ta firma mnie otworzyła. Ja się tutaj poczułam też taka zaopiekowana również psychicznie, psychologicznie. Zaczęłam bardziej doceniać siebie, nie tylko na pierwszym miejscu praca, dom i dzieci, ale również tutaj zaczęła, ta praca mnie nauczyła, inne osoby, z którymi tutaj właśnie współpracuję, zaczęły mi mówić, że ja jestem wspaniała, że ja dam radę, że ja jestem po prostu super. Także takie po prostu docenienie, po prostu poczułam się doceniona, że ja naprawdę jestem wartościową osobą. I również, jakby to powiedzieć, nauczyłam się pierwsze doceniać siebie, pierwsze pokochać siebie, a dopiero resztę świata. I zauważyłam faktycznie, że to się odzwierciedliło również pozytywnie na moim życiu, bo jeżeli ja pierwsze zadbałam o siebie, czy nie tylko właśnie zadbać o skórę, już nawet nie chodzi o to, czy o suplementację, ale zadbać o swoją duszę, zaopiekować się sobą, to zauważyłam, że bardzo pozytywnie to wpłynęło na moje małżeństwo, na nasze relacje z mężem, na relacje z dziećmi. To wszystko w ogóle jest teraz na innych wibracjach niż dawniej. Także tak, pieniądze, czas dla zdrowia i urody, ten samorozwój. No i chyba wszystko powiedziałam. Także kochani, chyba wszystko, nie wiem co jeszcze, coś jeszcze miałam mówić, ale już nie wiem. W każdym razie, jeżeli spodobało Ci się tutaj moje nagranie, jeżeli coś przemówiło do Twojego serducha, jeżeli poczułaś faktycznie, że coś jest, mamy coś wspólnego ze sobą,
to napisz do mnie, ja niezobowiązująco wyślę Ci krótkie nagranie, które pokazuje, jak pracować online, po prostu poświęcając 10 minut dziennie. To